Podczas tego wykładu wprowadzą dwa ważne pojęcia topologiczne: pojęcie wnętrza zbioru i pojęcie domknięcia zbioru. A także, może trochę mniej ważne, pojęcie brzegu zbioru. W dowolnej przestrzeni topologicznej definiuje się operatory wnętrza i domknięcia zbiorów. Rozważmy zatem dowolną przestrzeń topologiczną XO. Na przykład może być to przestrzeń indukowana przez metrykę D. I dla każdego podzbioru A tej przestrzeni definiuje się zbiory. Wnętrze zbioru A, zapisujemy int A, jest to suma wszystkich zbiorów otwartych, które zawierają się w A. Natomiast domknięcie zbioru A, które zapisujemy A z kreską góry lub cyly A, jest to część wspólna wszystkich zbiorów domkniętych, które zawierają A. Wyjaśnię definicję na rysunku poniżej, gdzie zaznaczyłem zbiór. Który celowo nie jest ani otwarty, ani domknięty. Zbiór A po lewej stronie. Jego wnętrze to suma wszystkich jego otwartych podzbiorów. Trzy z nich zaznaczone są kolorowymi przerywanymi liniami w górnej części rysunku. Gdy sumujemy wszystkie takie zbiory, otrzymamy właśnie wnętrze zbioru A. Podobnie rozważamy wszystkie domknięte nadzbiory zbioru A. Dwa z nich są zaznaczone kolorowymi liniami ciągłymi w dolnej części rysunku. Część wspólna wszystkich takich zbiorów to domknięcie zbioru A. To co ważne, to fakt, że wnętrze zbioru A jest jednym z takich rozważanych otwartych podzbiorów A. Oraz domknięcie zbioru A jest jednym z takich właśnie rozważanych przez nas domkniętych nadzbiorów zbioru A. Dochodzimy do następującego faktu: wnętrze zbioru A to największy zbiór otwarty zawarty w A. I podobnie, domknięcie zbioru A to najmniejszy zbiór domknięty, zawierający A. Ponadto zachodzą zależności między wnętrzem i domknięciem zbioru. Mianowicie, wnętrze zbioru A to dopełnienie. Tutaj literką C w indeksie górnym oznaczam dopełnienie zbioru. To dopełnienie domknięcia dopełnienia zbioru A. Oraz domknięcie zbioru A to dopełnienie wnętrza dopełnienia zbioru A. Dowód. Wnętrze jest zbiorem otwartym jako suma zbiorów otwartych. Zdefiniowaliśmy wnętrze zbioru jako suma pewnych zbiorów otwartych. Ponadto wnętrze zbioru A zawiera się w A jako suma podzbiorów A. Czyli wiemy, że wnętrze zbioru jest zbiorem otwartym zawartym w A. A zatem z jednym z tych zbiorów, które sumujemy. Pierwsza część tezy brzmi następująco. Wnętrze zbioru A jest największym elementem. Rodziny O z indeksem A. To oznaczenie wprowadzam tymczasowo na potrzeby tego dowodu. A zatem rodzina OA jest definiowana jako rodzina tych zbiorów otwartych, które zawierają się w A. Czyli, jak to napisałem po prawej stronie, jest to część wspólna rodziny wszystkich zbiorów otwartych i wszystkich podzbiorów zbioru A. Ta pierwsza część tezy wynika z faktu, że wnętrze zbioru A. To suma całej tej rodziny. Drugi punkt dotyczący domknięcia zbioru A dowodzi się analogicznie. Przejdźmy zatem do równości, czyli do relacji między operatorami wnętrza i domknięcia. Udowodnijmy pierwszą równość. Zacznijmy od prostej obserwacji, że jeśli zbiór U jest otwarty i U jest zawarty w A, to dopełnienie zbioru U jest domknięte, bo tak się definiuje zbiór domknięte, i ponadto zachodzi inkluzja. Dopełnienie zbioru A zawarte jest w dopełnieniu zbioru U. I stąd mamy ciąg równości. W pierwszej równości korzystamy wprost z definicji wnętrza zbioru. A zatem mamy dopełnienie wnętrza, to będzie dopełnienie takiej sumy. Sumy wszystkich zbiorów otwartych, które zawierają się w A. Korzystając ze wzorów do Morgana, otrzymujemy, że to się równa części wspólnej dopełnień wszystkich zbiorów U. Gdzie U jest zbiorem otwartym zawartym w A? A zatem jest to część wspólna wszystkich dopełnień zbiorów U, gdzie to dopełnienie jest domknięte i zawiera dopełnienie zbioru A. Oznaczając zbiór UC, czyli dopełnienie zbioru U przez D, otrzymujemy, że jest to część wspólna wszystkich zbiorów D, gdzie D jest zbiorem domkniętym zawierającym dopełnienie A. Czyli to jest dokładnie z definicji domknięcie zbioru AC. Dowód drugiej równości jest analogiczny. Przykład. Rozważmy zbiór liczb wymiernych oraz liczb niewymiernych. Zauważmy, że kule na prostej rzeczywistej to odcinki. Wiemy, że pomiędzy dwoma liczbami rzeczywistymi istnieje liczba wymierna oraz istnieje liczba niewymierna. To jest dokładnie treść zasady gęstości. A więc z niej wynika, że żaden odcinek nie składa się wyłącznie z liczb wymiernych lub wyłącznie z liczb niewymiernych. I stąd mamy to, co napisałem: żadna kula otwarta nie jest zawarta w Q lub w Q do C. A zatem nie ma niepustych zbiorów otwartych zawartych w Q lub w Q C. A stąd Największym zbiorem otwartym zawartym w Q jest zbiór pusty i stąd wnętrze tego zbioru to jest zbiór pusty i podobnie wnętrze zbioru liczb niewymiernych też jest zbiorem pustym. Wykorzystując relacje między wnętrzem zbioru a domknięciem zbioru i korzystając z równości, które tu przed chwilą otrzymaliśmy, wyliczymy, że domknięcie zbioru Q to jest cała prosta rzeczywista i podobnie domknięcie zbioru liczb niewymiernych to jest cała prosta rzeczywista. Kolejny przykład, mówiący o tym, jak wyglądają domknięcia i wnętrza kuli. W każdej przestrzeni unormowanej, np. w przestrzeni euklidesowej, zachodzi. Domknięciem dowolnej kuli otwartej jest kula domknięta o tym samym środku i tym samym promieniu. Natomiast wnętrze kuli domkniętej to jest kula otwarta. Rysunek, mam nadzieję, wyjaśnia poglądowo o co chodzi. Jak mamy kulę otwartą, domkniemy ją, to otrzymamy kulę domkniętą. Jak mamy kulę domkniętą, zadziałamy wnętrzem, to otrzymamy kulę otwartą. W ogólności takiej zależności jednak nie ma. Na przykład w przestrzeni dyskretnej X zachodzą następujące wzory. Dla dowolnego podzbioru A przestrzeni dyskretnej X, wnętrze zbioru A to zbiór A i domknięcie zbioru A to zbiór A. Wynika to stąd, że w przestrzeni dyskretnej Wszystkie zbiory są otwarte i wszystkie zbiory są domknięte, a zatem wnętrze dowolnego zbioru to on sam, i domknięcie tego zbioru to też on sam. A zatem mamy lemat. W przestrzeni dyskretnej XD zachodzi równość rodzina wszystkich zbiorów otwartych, jest równa rodzinie wszystkich zbiorów domkniętych, jest równa rodzinie wszystkich podzbiorów przestrzeni X. Dowód jest krótki. Rozważmy sobie dowolny zbiór A w przestrzeni X i pokażemy, że jest on otwarty. W tym celu rozważamy dowolny punkt x z tego zbioru i musimy znaleźć taki promień r, że kula o środku w punkcie x i promieniu r całkowicie zawiera się w zbiorze A. Takim promieniem jest na przykład liczba 1/2. Zauważmy, że kula o środku w punkcie x i promieniu 1/2 jest równa zbiorowi jednoelementowemu x, który jest zawarty w zbiorze A. To kończy dowód tego, że wszystkie zbiory są otwarte. A ponieważ wszystkie zbiory są otwarte, to wszystkie zbiory też są domknięte. W przestrzeni topologicznej, a więc także w przestrzeni metrycznej, wprowadza się również pojęcie brzegu zbioru A oraz zbioru punktów skupienia. Brzegiem zbioru A jest zbiór oznaczony symbolem fyry A równy Domknięcie zbioru A minus wnętrze zbioru A lub domknięcie zbioru A, część wspólna z domknięciem dopełnienia zbioru A. Na brzeg można więc spojrzeć dwojako. Jest to różnica między domknięciem a wnętrzem. Jest to również zbiór punktów, które należą zarówno do domknięcia zbioru, jak też i do domknięcia dopełnienia. Punkt X jest punktem skupienia zbioru A, jeśli dla dowolnego promienia R dodatniego istnieje taki element A ze zbioru A, który należy do kuli ośrodku w punkcie x i promieniu R, ale z wyłączeniem punktu x, czyli istnieje punkt A inny niż x. A więc punkt x jest punktem skupienia zbioru A, jeśli w każdym jego sąsiedztwie istnieją elementy ze zbioru A. Zbiór punktów skupienia zbioru A oznacza się symbolem A z indeksem górnym D. I nazywa się pochodną zbioru. Punkt X należący do zbioru A z usuniętą pochodną zbioru, a zatem punkt zbioru A, który nie jest punktem skupienia, nazywa się punktem izolowanym. A zatem punkt izolowany to taki, który posiada otoczenie, w którym nie ma żadnego innego punktu ze zbioru. Na rysunku zaznaczyłem przykładowy zbiór A. Następnie jego wnętrze i domknięcie. Różnica tych zbiorów to właśnie brzeg zbioru A. Rozważmy przykłady. Niech zbiór A to będzie odcinek otwarty od 0 do 1. Zbiór A jest otwarty, a zatem wnętrze zbioru A wynosi A. Nie trudno zauważyć, że domknięciem A jest odcinek domknięty 0,1. Można łatwo się przekonać o fakcie, że jest to zbiór domknięty odcinek domknięty 01 a każdy zbiór pomiędzy a a tym domkniętym odcinkiem nie jest zbiorem domkniętym odcinek domknięty jest więc najmniejszym domkniętym nad zbiorem a a zatem jest jego domknięciem obliczywszy wnętrze i domknięcie zbioru a łatwo obliczymy brzeg zbioru a jest to zbiór punktów 01 ponadto pochodną zbioru a czyli zbiorem punktów skupienia jest cały odcinek 01 a zatem wszystkie punkty domknięcia to punkty skupienia. Rozważmy teraz zbiór C, który będzie zbiorem liczb postaci 1n, gdzie n jest liczbą naturalną, no, większą równą od 1. Proszę zauważyć na rysunku, dla przykładu, rozważyłem punkt 1, 2, kula o środku w tym punkcie i dowolnie małym promieniu wystaje poza zbiór A, co wyjaśnia, że żaden odcinek nie jest zawarty w zbiorze C, i stąd jego wnętrze jest puste. Domknięciem zbioru C jest suma zbioru C i zbioru jednoelementowego 0. Łatwo zauważyć, że dowolne otoczenia zera ma niepusty przekrój z A. Tutaj starałem się na rysunku to wyjaśnić. A skoro wyliczyliśmy wnętrze i domknięcie, to łatwo wyliczyć brzeg, który jest równy domknięciu zbioru C. Pochodną zbioru C jest zbiór jednoelementowy 0. Natomiast zbiorem punktów izolowanych jest różnica C minus CD, czyli cały zbiór C, a zatem wszystkie punkty zbioru są izolowane. Pojęcie pochodnej zbioru traktuję raczej jedynie informacyjnie i nie sądzę, że pojawi się w dalszej części wykładu. Z pojęciami punktów skupienia oraz punktów izolowanych, mam nadzieję, spotkali się Państwo wraz z klasycznymi pojęciami granicy funkcji oraz ciągłości. Jeśli tak, dowiedzieli się Państwo zapewne, że granicę funkcji definiuje się jedynie w punktach skupienia dziedziny, które mogą należeć do tej dziedziny lub nie. A także, że każda funkcja jest ciągła we wszystkich punktach izolowanych dziedziny. Dochodzimy do pierwszych własności operatorów wnętrza i domknięcia. Operatory te spełniają następujące warunki. Warunki ABC dotyczą wnętrza, warunki A'B'C'. Dotyczą domknięcia. Ja się skupię na tych pierwszych własnościach. Z pierwszej własności już de facto korzystałem wyjaśniając przykłady. Jeśli zbiór A jest otwarty, to wnętrze zbioru A jest równe zbiorowi A. Punkt B mówi tyle. Jeśli A zawarte jest w B, to wnętrze zbioru A zawarte jest we wnętrzu zbioru B. Własność oznacza, że operacje wnętrza no i domknięcia są monotoniczne. Im większy zbiór tym większe wnętrze czy też domknięcie. I punkt C. Suma wnętrz zawarta jest we wnętrzu sumy. Zadaniem dla Państwa może być znaleźć przykład dwóch takich zbiorów A i B, dla których ta inkluzja nie jest równością. Takie zbiory łatwo znaleźć nawet na prostej rzeczywistej. Dowód. Skupmy się na własnościach operatora wnętrza. Własności operatora domknięcia dowodzi się analogicznie. Dowód punktu A. Jeśli A jest zbiorem otwartym, to zbiór A, jako że jest również pod zbiorem zbioru A, jest jednym ze składników sumy definiującej wnętrze zbioru A. A zatem A jest zawarte w tej sumie definiującej wnętrze, a ta suma jest zawarta oczywiście w A. Ta suma po to właśnie wnętrze zbioru A. Punkt B. Jeśli A zawarte jest w B, to jeśli zbiór U otwarty zawiera się w A, to on automatycznie zawiera się w B. Wnętrze zbioru A to suma wszystkich otwartych podzbiorów zbioru A. Wnętrze zbioru B to suma wszystkich otwartych podzbiorów zbioru B. Każdy składnik pierwszej sumy jest również składnikiem drugiej sumy, czyli skoro jest więcej podzbiorów otwartych w B, to ich suma będzie większa. Punkt C. Zachodzą oczywiście inkluzje a i b zawarte jest w sumie a i b. A zatem z monotoniczności operatora wnętrza mamy, że wnętrze zbioru a zawiera się we wnętrzu sumy i wnętrze zbioru b zawiera się we wnętrzu sumy. A stąd już mamy tezę. Skoro dwa zbiory zawierają się we wnętrzu sumy, to ich suma zawiera się we wnętrzu sumy. Kolejny fakt z ważnymi własnościami operatora wnętrza i domknięcia. Operatory wnętrza i domknięcia spełniają następujące warunki. 1 2 i 3 i 4 dotyczą wnętrza. C1, C2, C3, C4 dotyczą domknięcia. Z pewnych powodów tych własności nie chciałem łączyć z poprzednimi, ponieważ później będę się do tych właśnie własności odwoływał i chcę je rozważać tutaj oddzielnie. Pierwsza własność. Wnętrze całej przestrzeni jest równe całej przestrzeni oraz domknięcie zbioru pustego jest równe. Zbiorowi pustemu. Druga własność: Zbiór A zawsze zawiera swoje wnętrze, natomiast sam jest zawarty w domknięciu. Własność trzecia: wnętrze przekroju zbiorów jest równe przekrojowi wnętrz tych zbiorów oraz domknięcie sumy zbiorów jest równe sumie domknięć. Oraz czwarta własność: wnętrze wnętrza zbioru jest równe wnętrzu zbioru. Oraz domknięcie domknięcia zbioru jest równe domknięciu zbioru. A zatem możemy powiedzieć, że operatory wnętrza i domknięcia są idempotentne. Dowód. Własność i1. x jest zbiorem otwartym, a skoro tak, to jego wnętrze jest równe x. Dowód i2. Własność i2 wynika z samej definicji. Już o tym mówiliśmy wcześniej, gdy zauważyliśmy, że wnętrze zbioru A to największy zbiór otwarty zawarty w A. A więc wnętrze zbioru A zawarte jest w A. Własność I3. Ponieważ część wspólna A i B zawiera się w A oraz zawiera się w B, a więc z monotoniczności wnętrza mamy, że wnętrze A i B jest zawarte we wnętrzu A i jest zawarte we wnętrzu B. A zatem. Ponieważ to wnętrze zawiera się w obu tych wnętrzach, to zawiera się też w ich przekroju. I stąd otrzymujemy, że lewa strona jest zawarta w prawej stronie. Zauważmy, że prawa strona P, czyli część wspólna wnętrza zbioru A i wnętrza zbioru B, zawarta jest w części wspólnej A i B. Wynika to z faktu, że wnętrze A zawiera się w A, wnętrze B zawiera się w B. A skoro tak, to z monotoniczności operatora wnętrza otrzymamy, że wnętrze zbioru P zawarta jest we wnętrzu A i B. Ponieważ jednak zbiór P, jako część wspólna dwóch zbiorów otwartych jest otwarta, to jego wnętrze jest równe P. I tak otrzymujemy, że prawa strona zawarta jest w lewej stronie. W ten sposób otrzymujemy, że lewa strona równa się prawej. Warunek I4. Skoro wnętrze zbioru A jest zbiorem otwartym, to jego wnętrze jest nim samym, czyli tym wnętrzem. I to kończy dowód własności 1 do i 4. Dowód własności C1 do C4 dowodzi się analogicznie. Można również skorzystać z tych własności od 1 do i 4 poprzez wzór, poprzez zależność między operatorami wnętrza i domknięcia. Czas na krótkie podsumowanie. Każda przestrzeń topologiczna, a więc również każda przestrzeń metryczna, jest wyposażona w następujące struktury. W topologię. Czyli rodzinę zbiorów otwartych spełniającą warunki T1 do T3. A także rodzinę zbiorów domkniętych spełniającą warunki D1, D3. Ponadto jest wyposażona w operator wnętrza spełniający warunki 1 i 4 oraz operator domknięcia spełniający warunki C1, C4. Zależność między tymi pojęciami warto przedstawić na następującym diagramie. Uzupełnienie jego na podstawie tego, o czym mówiłem, jest dobrym ćwiczeniem, które państwu polecam wykonać. Przy każdej strzałce należy napisać zależność, która definiuje jedną z tych struktur za pomocą innej. Część diagramu na razie pozostanie do uzupełnienia na później. Później też wyjaśnię, dlaczego w niektórych miejscach zastosowałem potrójne strzałki.